W sobotnie przedpołudnie Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Miejskiej w Szanowie Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz kandydata na burmistrza Szanowa. Bez naszego mocnego przedstawicielstwa w Sejmiku Małopolskim nie ma wsparcia finansowego na ambitne rozwojowe projekty. Nie ma rozwoju gminy bez ambitnego burmistrza, młodego, kontynuującego dobrą kadencję samorządu gminnego. Koalicja Obywatelska w nadchodzących wyborach samorządowych popiera kandydaturę Roberta Maciaszka w walce o fotel burmistrza Szanowa. Wśród kandydatów na radnych z ramienia tego ugrupowania są zresztą osoby, które już z Maciaszkiem współpracowały w mijającej kadencji. Bardzo serdecznie podziękuję za tą dobrą współpracę w ostatniej kadencji. Nie była to łatwa kadencja, jednak, tak jak Adam wspomniał, z otwartą przyłbicą stajemy dzisiaj przed Państwem i prosimy o poparcie i zaufanie i powierzenie nam swoich głosów na kolejne pięć lat. Burmistrz podziękował także swojej zastępczyni Jolancie Zubik. Podkreślił, że przez te ostatnie pięć lat wraz z radnymi pracował nad tym, by odwrócić niekorzystne trendy, jak choćby starzenia się miasta, poprzez m.in. budowę nowych. Mieszkań, tworzenie strefy ekonomicznej czy miejsc rekreacji i wypoczynku. Kontynuację tej polityki deklarują także przedstawiciele koalicji obywatelskiej, którzy przedstawili swój program w wielu punktach spójny z wyborczymi deklaracjami Roberta Maciaszka. I tak pojawią się tu choćby chęć budowy mieszkań, tworzenie strefy ekonomicznej, ale także tworzenie miasta dobrych usług publicznych, czyli m.in. związanych ze służbą zdrowia. Rozwój programów profilaktycznych. Dobre usługi publiczne to dobre szkolnictwo, dobra opieka przedszkolna. Na dzień dzisiejszy cieszymy się, że mamy dobrą bazę infrastrukturalną, jeżeli chodzi o szkoły, że mamy wystarczającą ilość miejsc, jeżeli chodzi o przedszkola. Na pewno wyzwaniem dla e, gminy będzie. E, Otwarcie chociażby fili żłobka. Ponadto inwestycje w zieleń. W planach jest stworzenie spójnej koncepcji zazielenienia całego miasta, uwzględniając sugestie mieszkańców, czy stworzenia projektu dróg i ścieżek rowerowych. Chcemy również przygotować pełną koncepcję szlaków i ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Ponadto jest pomysł na powstanie mobilnej aplikacji, która miałaby pomóc w utrzymaniu czystości w mieście. Dotyczyłby on przede wszystkim zgłaszania miejsc, które są zaśmiecone, nieuporządkowane, ale również problemów w infrastrukturze drogowej, w infrastrukturze gminnej i w infrastrukturze miasta. Po zgłoszeniu w mobilnej aplikacji urząd czy urzędy byłyby zobligowane do podjęcia działań, a przede wszystkim do informacji zwrotnej o tym, że problem jest rozwiązany. Szczegółowy program Koalicja Obywatelska chce przedstawiać podczas kampanijnych spotkań z mieszkańcami, ale także poprzez media społecznościowe. Na jej listach znaleźli się natomiast, w przypadku kandydatów do Rady Miejskiej w Szanowie, okręg pierwszy to Adam Potocki, Alicja Bembenek, Andrzej Wiatry, Jagoda Szpak, Barbara Kosińska, Aneta Solińska, Barbara Wacławek i Jakub Zieliński. Okręg drugi to Krzysztof Zubik, Roman Tomaszewski, Grażyna Gaj, Mateusz Ostrowski, Violetta Rudol, Magdalena Bartosik, Krzysztof Brandys. Z kolei okręg trzeci reprezentują Agnieszka Krakowiak-Lorek, Małgorzata Pawlik, Bartosz Gil, Renata spyrka Chlipała, Adam Majherczyk, Jarosław Oprządek, Konrad Madeja. Okręg czwarty to Zdzisława Musiał, Andrzej Bieda, Dorota Grabowska, Barbara Galus oraz Radosław Wolny. Do Rady Powiatu z Okręgu Chrzanowskiego startują natomiast Jolanta Zubik, Maciej Nowak, Piotr Potocki, Andrzej Zieliński, Aldona Komorowska, Kamil Bogusz, Lucyna z Beata Śledzińska, Izabela Żmuda i Wojciech Talowski. Natomiast do Sejmiku Tadeusz Arkit oraz Anita Lipnicka. Uczestnicy konferencji zaprosili także do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Przed nami zaproszenie wszystkich mieszkańców naszej gminy, abyśmy 7 kwietnia spotkali się przy urnach wyborczych. Idźmy, bo pamiętajmy o tym, że nie da się budować przyszłości, nie myśląc o przeszłości oraz każdy głos na wagę złota.